Mano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Set 7 oczywiście przed wami, zapraszam. No i proszę bardzo, jak szybciutko jesteśmy na karuzelce, moi drodzy. Tak jest, dobra, co my tutaj mamy? Możemy wziąć sobie tutaj taki łuczek. Dobra, nie udało się, to weźmy sobie Nilesik chociaż. To też nie powinno być najgorsze. No i dobra, mamy Tarika, tak? To on raczej z tego itemu nie, za bardzo nie będzie korzystał, raczej go wymienimy, ale on jest nefrytowym. Ja w sumie bardzo chętnie sobie bym takową kompozycję sprawdził, no chyba, że coś innego tutaj nam będzie dropiło. Oczywiście wszystko właśnie jest zależne od tego, co nam gierka podaruje, co nie? Patrzcie, mamy łuk, czyli w sumie co z tego możemy zrobić? Ginzo. No to pod tych nefrytowych całkiem fajne by było Ginzo. Dobra, ale zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy dwie postacie skrzydła gniewu. Dobra, także wiecie co, możemy sobie coś takiego tutaj ustawić. To sobie sprzedamy i mamy też gwiezdnych, moi drodzy, mamy też tutaj gwiezdnych. Zobaczmy jeszcze, co dostaniemy. Dobra, zróbmy coś takiego. I tutaj jest kolejne skrzydło gniewu. Proszę bardzo, możemy sobie dostawić i już to mamy. Tutaj mamy Aszkę oraz Karmę, które są nefrytowe, nefrytowymi, w sumie tak chyba powinienem powiedzieć. Kurczę, ale jestem niezdecydowany, nie wiem co tutaj zagrać. Możemy zrobić sobie coś takiego w sumie, bo to jest para i to by się fajnie kombowało z tą Aszką w sumie. Dobra, i mamy miecz jeszcze. Kurczę, fajne itemy pod tą Aszkę na przykład. A co tutaj mamy? Brylantowy lotos, twoje jednostki, które zaczynają walkę obok jednostki z ponad 2000 zdrowia, otrzymują 15% mniej obrażeń do końca walki. Kurczę, fajne. Ale brylantowy lotos, kurczę, on też tutaj jest fajny. Dobra, weźmy sobie to. Mamy Ezreala na drugi. Mamy tego Tarika z powrotem, no to wiecie co, chodźmy za ciosem, to co nam dropi, no to po prostu sobie tutaj zagrajmy, dorzućmy jeszcze tą Aszkę. A, dobra, bo tutaj jeszcze jest ten. I proszę bardzo, mamy aktywowanych nefrytowych. I moi drodzy, co dają nefrytowi? Nefrytowi przywołują ruchome statuetki, których moc rośnie wraz oczywiście z tym, ile ich mamy. Możemy mieć 3, 6, 9, 12, oczywiście wiecie o co chodzi. I podczas każdej walki, gdy sojusznicy stykają się z tymi statuetkami, dostają dodatkową prędkość ataku oraz leczenie, które również się zwiększa oczywiście wraz z tym, ile ich tutaj mamy, co nie? A szybkostrzelny działa troszeczkę tak jak snajper, tylko nie dodaje nam obrażeń, a daje nam attack speed. Ojejku, ale tutaj ciężko. Chociaż... Ty! Ale ten Ezreal ładnie korzysta sobie z tego brylantowego lotosu. Ja pierdzielę, ale nam tutaj kernął grę. O ja... Ty, no to było mocne. Ten Ezreal to tutaj... Dobrze na niego zrobiliśmy te itemy. A dlaczego nie na niego, a nie na Aszkę? Bo jeszcze nie jestem pewny, czy na pewno będziemy grać tą Aszkę tutaj pod kery. Dobra, jest Tarik, jest Karma, bardzo fajnie. A ja, moi drodzy, może wspomnę o łapce w górę. Możecie zostawić takową łapkę w górę, żeby mnie tutaj wesprzeć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to polecam nadrobić. Znajdziecie tutaj właśnie dużo kontentu z TFT, z setu 7 oczywiście. Już nie cofamy się do poprzedniego, lecimy do przodu. Możecie też zostawić jakiś komentarz dla statystyk. Jeżeli jesteście zainteresowani wspieraniem kanału, to link macie w opisie tego filmu. Dziękuję serdecznie za każdą waszą pomoc. No i co? I lecimy dalej. Tutaj gościu gra na wałnicę i gościu w ogóle ma Gnara już na dwójce. Na szczęście on wyeliminowany. I dobra, no i wszystko znowu w rękach Ezreala. Wow. Co to jest za jednostka chora? Kurde, ten Ezreal tutaj... On ma w ogóle potencjał na bycie Hery, wiecie?
on ma potencjał na bycie carry. Jak tutaj by zagrać po go po tych szybkostrzelnych, no to moi drodzy, naprawdę niezłe. Dobra, Tarik wjeżdża na dwójkę, to jest fajne. A dołożyłbym też jakiegoś strażnika, wiecie? Mam tutaj seta, który jest wysłannikiem smoków, którego też ewentualnie moglibyśmy dołożyć, aczkolwiek... Chociaż w sumie... Tylko kurczę, kto jest wysłannikiem smoków? Przecież wysłannikiem smoków jest Karma i ta Aszka. Także to by nam za dużo nie dało, jeżeli byśmy... albo tego seta, nie? Wzmocnili tym... Patrzcie, w ogóle gościu ma prawie Skarnera na trójce. Na etapie 2-3. Ja pierdzielę. To są właśnie ci gwiezdni, co nie? To są właśnie gwiezdni. Gwiezdni to jest coś takiego, że... co 5 roli sklepu, wasz sklep ma większą szansę na otrzymanie właśnie tych... tych astralnych postaci, co nie? I przez to właśnie bardzo łatwo jest robić je na trójki. Tak jest, 3 gwiazdki, tutaj łatwo jest wtedy robić. Dobra, jak na razie 3 win streaka, naprawdę super sobie radzimy, fajnie to działa. I lecimy na karuzelkę, zobaczmy co uda nam się stąd wyciągnąć. Ja bym chętnie sobie wziął rękawiczkę i zrobił takiego Infinity Edge'a, to by było naprawdę fajne. Mam wrażenie. Takowa jeszcze tutaj jest, no i dobra, już nie ma. No to mógłbym ewentualnie coś na tanka wziąć. Jest tutaj Braum. Ej, Braum wydaje mi się, że jest strażnikiem, wiecie? Możemy zaryzykować, znaczy zaryzykować. No to i tak jest spoko item pasek na jakiegoś tam tanka przyszłego. Ale tak mi się wydaje, że on chyba jest strażnikiem. Coś tak mi się kojarzy. I tak jest. Jest strażnikiem. Dobra, super. No to patrzcie, mamy Karmę na dwójeczkę. Możemy wbić level, dostawić tego strażnika. No i mamy tutaj jeszcze Tarika. Nawet zarymowałem, mamy też Ezreala, także co? No później moglibyśmy dostawić niby tego seta. No i w sumie, ale nie wiem kogo byśmy tutaj mieli. No ten wysłannik smoków, kurczę, on nam trochę miejsca zajmuje, co nie, jakby nie wprowadza nam zbyt dużo. Znaczy on by dawał dużo. Ale my nie mamy po prostu dobrej jednostki, która mogłaby z tego skorzystać, wiecie? O to mi chodzi. Dobra, tutaj gościu gra jakichś kanonierów, z których odcinek w ogóle już był. Jeżeli nie widzieliście, to polecam nadrobić. Proszę bardzo, 4 unistrika. Ja pierdzielę, ty. Ostatnio to fajnie idzie tutaj mi na tym PB. Tak kurczę, no przyjemnie. Ezreal jest nawałnicą, tak? Czyli tą nawałnicę moglibyśmy też tutaj sobie niby dołożyć, żeby go wzmocnić. Dobra, jest kolejny Tarik. No i jest Gnar, który również jest nefrytowym. Tych nefrytowych tutaj chcielibyśmy też troszeczkę więcej. No i dobra, chyba tyle. A nawałnice, moi drodzy... nawałnice robią coś takiego, że uderza piorun w jednostki przeciwnika, stunuje je na sekundę i oczywiście otrzymują jakiś tam true damage, co nie? Tak mniej więcej o to w tej o to w tym chodzi. A dlaczego się nie wyświetlają tutaj niektóre opisy wzmocnień? Z tego względu, że to jest PBE, to jest serwer testowy, także tutaj jeszcze jest naprawdę sporo błędów do naprawienia i sporo rzeczy do poprawienia. No ale słuchajcie, możemy grać w set 7, co nie? Także no, trudno, ja to przeboleję i wolę sobie tutaj już poobczajać ten nowy secik po prostu. No i dobra, co? Mamy 5 win streaka. 5 win streaka, 21 golda, wjeżdżamy na rundę neutralną. Jest naprawdę ekstra, jest kurczę elegancko. Jest jakiś Ezrealek. Dobra. W tych nefrytowych taki minus jest, że musimy zawsze być ustawieni przy tych statuetkach, co nie? To nas troszeczkę ogranicza. Aczkolwiek powiem wam, że im mamy więcej nefrytowych, tym pojawia się więcej statuetek. Tak jest, czyli przy 3 mamy jedną statuetkę, przy 6 mamy 2, przy 9 mamy 3.
Także później to ustawienie jest troszeczkę bardziej swobodne. Jaka złota kulka. Ty, ale sztosik. Mamy duplikator. Ten, champion duplikator. To jest takie stare Niko, oczywiście, jeżeli nie wiecie. To zostało zmienione i teraz się tak to nazywa. Także super, super, bo będziemy mogli sobie jakąś może trójeczkę dopiąć. Lub będziemy mogli... Nie wiem, jakąś legendę na dwójkę po prostu szybko wbić. Dobra, wiecie co? Mamy 50 golda, także na razie czekamy, lecimy do następnej rundy. Ale tutaj w ogóle jeszcze ludzie grają. Skrzydło gniewa, jacyś kawalerzyści. Co on ma za item w ogóle? Topór Dravena. To jest chyba coś z tych łusek tam. Z tych łupów tam, tych łusek, nie? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale jest taka cecha, jak jakieś tam świecące łuski. Nie mam pojęcia, jak to było. Ale one tam dają jakieś dodatkowe przedmioty unikalne. Dobra. I kolejna wygrana na naszym koncie. Proszę bardzo. No super, super to wygląda. 6 win streaka. Ci nefrytowi to naprawdę dają radę. No i dobrze, że mamy tego Ezrealka, co nie? Bo on tutaj fajnie sobie radzi. No i dobra, wybieramy wzmocnienie. I co my tu mamy? Herb strażnika, medytacja. Albo że cecha smok utrzymuje się, nieważne ile mamy smoków. Kurczę, nie wiem, czy nie zrolować, wiecie? Chociaż my... Nie no, zrolujmy to chyba. No bo strażnika raczej nie chcemy. Tych smoków też nie będziemy więcej grać. I co my tutaj mamy? Zdobywasz szpatułkę i jakiś komponent. Gdy jeden z twoich bohaterów ma umrzeć, zamiast niego umiera najbliższa nefrytowa statuetka, przekazując mu 200% maksymalnego zdrowia. Zdobywasz aszkę. Ty, to na nefrytowych jest dobre. Gramy to. Gramy to. Przy okazji jesteśmy bliżej Aszulki na drugi level. Także fajnie, dobra. I kurczę, ten set jest jednak fajny, co? No nie, serio nie włożyłem Gnara? Ja pierdzielę, nie zdążyłem. Ale lipa. Ten set jest fajny, co? Możemy sobie rolować itemy. Możemy sobie rolować... augmenty. No, to jest życie. To jest życie, moi drodzy. Ale fajnie nam tutaj dropnęło. To wzmocnienie pod nefrytowych, także tutaj już jest gwarancja 100%, że my w tym zostaniemy i sobie to po prostu zagramy do końca. Tylko jak na razie coś słabo oni nam dropią, no bo co, mamy trzech tych nefrytowych, no mamy jeszcze Gnara, który jest czwarty. Jest jakiś smog Deja, który jest jakby mirażem, ale to już nam nie przyda. Jakie tutaj są jeszcze jednostki? Najgorsze jest to, że ja tych jednostek po obrazkach nie kojarzę, co nie? Wiem, że tam jest jakaś Niko. A co my tutaj mamy? Zawsze trafia krytycznie cele z niskim poziomem zdrowia. Taki jest boost Mirażu, tak? Brzeszcz od kata, okej. No ale nie, no to my nie będziemy tego grać. Możemy sobie wziąć tego smoka tak o. Jakbyśmy nie mieli co dorzucić po prostu. Ale no grać to my na pewno tego nie będziemy. Ale wiadomo, smok to smok, co nie? Dobra, mamy... Chociaż wiecie co, sprzedajmy to. Bo tutaj jest Aszka na dwójeczkę, Braum na dwójeczkę i kolejny Tarik. O nie, a my przegrywamy. Najgorzej. A gościu ma Ksaję. Ksaja to jest w ogóle mega, mega jednostka w tej grze, co nie? Kto wie, w sumie ona jest szybko strzelnym, to może nawet sobie ją byśmy zagrali w tej gierce, ale jest ogólnie mega mocną postacią jak na razie. Pewnie dostanie jakieś zmiany, ale no jak na razie to jest naprawdę masakra. Dobra, co byśmy chcieli? Jest tu jakaś Niko, jest... Dobra, nieważne. Co, pasek może weźmiemy, co? Do Wormoga będzie po prostu. Dobra. Mamy to i będziemy mogli sobie już Wormoga zrobić na Braumie. A Braum jeszcze na drugim levelu, także nasz frontlane na pewno sobie fajnie skorzysta. I patrzcie, dwie Aszki mamy. Ty,
Dobre. To jest Anivia. Kurczę, i Anivia też jest nefrytowy. Nefrytowym. Nefrytową? Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Ale będziemy musieli ją sprzedać, no bo chcemy zrobić tego urmoga, co nie? Cholerka. Dobra, jest tutaj kolejna, to zróbmy coś takiego. I ta Aszka, kurczę... Wiecie co? Ja bym sobie zrolował tą Aszkę i zagrał nią, ją pod carry, wiecie? Bo brakuje nam tylko trzech, mamy szósty level, także w sam raz możemy sobie ją zrolować. I zagrał chyba sobie Aszkę pod carry w tej grze. Tak byśmy... Może taki teamek sobie byśmy sprawdzili, co? I patrzcie, tutaj jest Lee Sin, który jest wysłannikiem smoków. Czyli de facto moglibyśmy sobie go dorzucić i tego wysłannika smoków, w sensie to błogosławieństwo, dać na właśnie Aszkę. I jest Ksaja, o ja pierdziula. Ty, dobra, patrzcie, co robimy teraz. W ten sposób. I teraz będziemy chcieli sobie dorzucić Lee Sina. Tylko czekajcie, czy na pewno nie chcemy zagrać tutaj tej Ksai pod carry, bo ona na pewno zrobiłaby więcej niż ta Aszka. Także może poczekajmy po prostu, aż Aszkę wyrolujemy na trzy gwiazdki. A na razie grajmy sobie tą Ksaję, bo Ksaja naprawdę zobaczycie, że jest mega mocną jednostką. No jest naprawdę totalnym kotem. Jeszcze z tym szybkostrzelnym. Jeszcze gdybyśmy chcieli ją grać, to by się przydało grać te skrzydło gniewu. Tak raczej ona do tej kompozycji nie pasuje, bo ja w ogóle myślałem, że ona nie jest skrzydłem gniewu, a wysłannikiem smoków. Przez co będziemy mogli na nią spuścić to błogosławieństwo, ale tak nie jest. Także tutaj troszeczkę się naciąłem i będzie trzeba sobie tutaj coś zmienić. Dobra, jest kolejna Anivia. Dobra, jest Aszula. I jeszcze jakieś by się tu przydały. O, patrzcie, jest kolejna Aszka. Jest Lee Sin. Wiecie co? Dobra, zróbmy coś takiego. I patrzcie. Mamy taki niebieski item. O, nie możemy go dać, bo już zaczęła się walka. Okej, nieważne. No, nie możemy tak zrobić. Dobra, ale zaraz wam pokażę, o co tutaj ogólnie chodzi w tym. W tym błogosławieństwie. No i dobra, jednej Aszki nam brakuje, także co? Ona by tutaj gdzieś, kurczę, musiała być. Ona gdzieś tu musi być. Porolujmy sobie. Jest Gnar. Wyrzućmy może tą karmę. Jest Lee Sin, jest Anivia. Jest kolejna Ksaja również, to możemy ją wziąć i zrobić coś takiego, co na pewno też nam pomoże, bo mamy tego szybkostrzelnego. I proszę bardzo, cyk, i ona dostała błogosławieństwo i ona teraz jest zwiększona, ma więcej HP oraz AP. Tak jest, dostaje dodatkowe AP i HP. No i jest po prostu dobra, co nie? Jest po prostu dobra. Jeżeli my będziemy grali ją pod carry, no to jak najbardziej fajnie by było grać tych tutaj wysłanników smoków, mieć ich w teamie. Proszę bardzo, Gnar na dwójeczkę. No, zaczęli fajnie dropić ci nefrytowi. I brakuje nam jeszcze jednej Aszki i jednego Tarika, moi drodzy. No kurde, jest naprawdę fajnie. Ale teraz wybierzmy sobie kolejne wzmocnienie. Ostatnie już w tej grze. I co my tutaj mamy? Ja pierdzielę, ale mnie to wkurza, nie wyświetlają się. Nie wyświetlają się opisy tego, a chętnie bym poznał. Ekspert od gadżetów to wiem, że jakieś tam zwiększone obrażenia z przedmiotów są. Ale w sumie moglibyśmy wziąć tą kuźnię. Orna. I zobaczyć sobie, co tutaj jest. To samo co zawsze. Sanktuarium Randuina, Zonia lub kolekcjoner złota. Kurczę, kolekcjoner złota na takiej Ksai mógłby być całkiem w porze, co nie? Z drugiej strony, nie wiem, czy nie lepiej byłoby zagrać Sanktuarium Randuina na przykład Brauma. Wszyscy stoimy tutaj w kupie, także troszeczkę jednostek będzie tym wzmocnionych jednak. Mi się wydaje, że to będzie spoko rozwiązanie. Dobra, także co? Aszka? Jest, proszę bardzo. Nawet Tarik. Cyk.
Dobra, sztos, no dobra, to teraz wbijamy jak najszybciej level i dorzucamy tych nefrytowych, bo mamy tutaj fajne jednostki, mamy Aniwię na drugim poziomie, ona dużo zrobi. Mamy tego Gnara również na drugim poziomie. Chcemy go grać w tej kompozycji. I chciałbym jeszcze w ogóle rękawiczkę. Niedługo będzie karuzelka, chciałbym bardzo rękawiczkę, dać Infinity Edge'a jeszcze dla tej Aszki. I kurde, to powinien być sztos. Zobaczmy jaki damage, 3500, okej. No całkiem w porze. I ten frontlane mamy mega mocny. Ci strażnicy tutaj fajnie całkiem się trzymają. Zróbmy sobie coś takiego. Tego Lee Sina możemy przełożyć tutaj, bo on raczej dystansowo nie bije. Wbijamy level. I kto jest bardziej value? Chyba ta Aniwia jest bardziej tutaj pożądana w naszym teamie. No i dobra, tak to wygląda, moi drodzy. Mamy jeszcze łezkę. Co byśmy z tej łezki mogli zrobić? Nie wiem, moglibyśmy zrobić Shojina, co nie? Ale to raczej ja wolę poczekać do spotkania ze smokiem i sobie wyrolować rękawiczkę. Albo po prostu wziąć ją zaraz z karuzeli. Ale też się zastanawiam, jak my tutaj pomieścimy tych nefrytowych. No bo zaraz mamy ósmy level. Wbijemy ósmy level i będziemy mieli tylko pięciu, nie będziemy mieli nawet sześciu. Kurczę, chyba żebyśmy smoka tutaj wsadzili, tego nefrytowego. Znaczy, no na pewno będziemy grog grali, ale... Ha, nie wiem, jeszcze będę musiał to przemyśleć. Dobra, w każdym razie mamy karuzelkę. No i co? I rękawiczka. Czy się ostanie rękawiczka, moi drodzy? Trzeba to zobaczyć. Ktoś się tutaj na nią czai. No i wzięli. Dobra, to weźmy tą Niko. Ona jest nefrytowa. Także jak najbardziej ona by tutaj znalazła swoje zastosowanie. Moglibyśmy zrobić nawet Frozen Hearta, co też by nie było najgorszym itemem tutaj. Jest Siphon, ale szepczący nam tutaj w niczym nie pomoże. Nie, on tutaj nam w niczym nie pomoże. Słuchajcie, też tak sobie myślę, że tych nefrytowych, znaczy moglibyśmy wywalić tą Ksaję i zaryzykować mniejszym atak speedem na Aszce, ale po prostu dodać sobie właśnie więcej tych nefrytowych, dzięki czemu byśmy mieli więcej, jakby to i tak by nam trochę dało atak speedu, no i leczenie dodatkowe. No mi się wydaje, że ci nefrytowi będą tutaj lepsi niż dwóch szybkostrzelnych. Tym bardziej, że i tak dostajemy ten atak speed, co nie? Może nie tak dużo, ale i tak mimo wszystko go dostajemy. No i w sumie jest jeszcze ten Braum, co nie? Tego Brauma też by można było wywalić i zrezygnować z tego strażnika. Kurczę, no w sumie są jakieś możliwości. Tylko tutaj trzeba przekalkulować, co się nam opłaca, a co nie. Co możemy wywalić, a co się nam może przydać, moi drodzy. No ja bym sobie tutaj jeszcze w ogóle leciał w level na spokojnie, co nie? Także dobra. 50 golda zostawiamy i lecimy do kolejnej walki. Dobra, i kogo my tutaj mamy? On ma tutaj jakąś gildię gra. Ten gościu i proszę bardzo, on gra nawet pod Ezreala. Tak jak my na początku. I proszę bardzo, on jest mocny. Ale czy nasza Aszka da radę? Cholera, przebił się przez nasz frontlane. Oj. Gdzie? No co jest? Gdzie jest twoje leczenie, Aszka? To było twoje leczenie? Come on. Dobra, nieważne. Mamy spotkanie ze smokiem. O, proszę bardzo, i jest rękawiczka już na pierwszym tym. Trochę golda, słoneczna peleryna. Ja chyba to wezmę. Nie ma co marnować golda, skoro w miarę dobrze trafiliśmy. Dobra, to co? Robimy Infinity Edge. Sunfire Cape można dać tutaj. I mamy też Blue Buffa. Czy Blue Buff będzie dobry na tej tutaj Ksai? Raczej nie. Raczej on będzie średni. Na koło moglibyśmy to dać, cholera. Jest Lee Sin jeszcze niby, co nie? On tutaj ogłusza cel.
i ci wszyscy, co zostaną trafieni, dostają obrażenia AP. No to w sumie to jest dobre. To jest dobre, to jest fajny cecek razem z damage'em. Niech będzie. Dobra, dorzućmy sobie tego Gnara. To jest piąty nefrytowy. I niedługo też będzie trzeba zrobić coś z tą Niko po prostu. I co my tutaj mamy? Ida, co on daje? Te łuski właśnie, o których wcześniej mówiłem. Dobra, mamy 6 nefrytowych i proszę bardzo, mamy kolejną statuetkę, jak widzicie. Także, dobra, takie ustawienie chyba może być, to sobie wywalimy. I te itemy Natarika? Notarik, 3 gwiazdki w sumie. Chyba może być takim tankiem, co? Chyba może być, chyba dobrze się sprawdzi. Zobaczmy, zobaczmy, jak sobie poradzimy. I tutaj gramy właśnie na tych... na tych wysłanników smoków. Ojo, i Shyvana na nas tutaj wleciała. Ona ma krwiopijca, Ginzo i tego lepszego Urmoga. Ale nie, no na nią takie itemy to się nie nadadzą. Mam wrażenie, że większość smoków działa dobrze pod po prostu tanka. Nie jako carry, tylko pod tanki. Tak mi się wydaje. Proszę bardzo, jest kolejna Niko. Jest Niko na dwójkę, proszę bardzo, elegancko. Wiecie co, zastanawiam się, czy... O, patrzcie, jest, jest ten smok. Nefrytowy. Kurczę, i potrzebujemy dwa miejsca, tak? To wiecie co? Może byśmy wywalili Ksaję. W sensie później, nie? Wywalili Ksaję i wbili 9 level. Dorzucili tego tutaj smoka, jakkolwiek on się nazywa. I dzięki temu mielibyśmy 9 nefrytowych i 3 statuetki. Ojojoj, moi drodzy. To będzie niezłe. To może być dobre. Ty, ale jaki przejazd tutaj w ogóle po tym gościu. Ja pierdziula. On tutaj grał kanonierów, ta? To ładnie sobie z nim poradziliśmy. No i dobra, a przy okazji będą większe szanse na 9 levelu, na tego smoczka. Także myślę, że śmiało możemy wbijać ten 9 level i lecieć do kolejnej walki. Dobra, proszę bardzo, gramy tutaj jakiegoś gościa. On gra taki miks gwiezdny razem z kanonierami, z tego co widzę. I kurczę, ta Ilaoi jest niezłym tankiem. Ciężko jest ją przejść, ale proszę bardzo. Chwilę dłużej nam to zajęło, ale mimo wszystko cyk, jest to eliminacja. I ten Tarik w ogóle bardzo dobrze sobie radzi jako taki tank tutaj. Mimo tego, że ma tylko jakby... nie ma już tego strażnika aktywowanego, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dobra, są zefiry. W sumie taki zefirek. No, mogłoby być spoko. Weźmy sobie tą Ksaję. Niech będzie taki zefir. To jest zawsze dobre. No bo jednak... podrzucamy tutaj jakąś jednostkę naszego przeciwnika. O i proszę bardzo, będziemy grali na Ezreala, ta? No to pa. Oj, nie tutaj. Tutaj. Cyk, w ten sposób. I nasz Zefirek bardzo ładnie podrzuci tego Ezreala. On nam nie zrobi już aż takiego mocnego damage'u jak poprzednio. Będzie się wolniej rozpędzał. No i przez to mam nadzieję, że wygramy. Zobaczmy. Czy wygramy, czy nie. Jeszcze ten 9 level tutaj na pewno nam pomoże. Ale no to jeszcze chwilkę nam zajmie, co nie? Zanim to wbijemy. O Jezu, jaki damage dostałem w ogóle od tego Talona. Widzieliście to? O kurde. Mocne. Talon mocny, ty. Trzeba będzie go chyba sprawdzić. Dobra, damy radę? Proszę. Come on. Aszka. Dobrze, leczysz się ładnie. Elegancko, dobrze. Także w tym momencie już chyba wygrywamy ze wszystkimi. A jeszcze jak będziemy mieli 9 nefrytowych, ojejku, to może być dobre, naprawdę. Poczekamy sobie tutaj do kolejnej rundy z levelem, no bo wiadomo, to będzie runda neutralna, przez co będziemy mogli sobie utrzymać troszeczkę więcej ekonomii. No i wydaje mi się, że to jest spoko, co nie? Po prostu zadbanie tutaj o tą właśnie ekonomię.
Dobra, to się będzie tutaj trzeba ustawić. Podrzucajmy mu tego korkiego. Czy my w ogóle trafimy? Tak, trafimy. Jeżeli się nie przestawił nagle. Nie, w porządku. My dostajemy tutaj tym. Tym całunem bez ruchu dokładnie. Ale to raczej nam tutaj nic nie robi. Oj, chociaż może jednak robi? Dobra. Aszka jeszcze tutaj żyje. Super, dobra. Piąta wygrana. Ekonomia jest naprawdę niesamowita. 50 golda. Plus 14 golda dostajemy. Ja pierdziule. I jest ten Xion Yu. Jakkolwiek to się wymawia. Kimkolwiek on jest. No to właśnie go tutaj mamy. I mamy jeszcze tego. Ten... Champion Duplikator. Item tutaj w ogóle nam bardzo słaby dropnął. Hurricane. Na koło my możemy to dać? Kurde, nie mam pojęcia. Na karmę? No chyba tylko na karmę. Innej możliwości nie widzę za bardzo. No i dobra. To co? Wbijamy sobie 9 level. Cyk. Tak jak mówiłem, możemy sobie dać tutaj. No, tutaj niech będzie. I robimy coś takiego. I w tym momencie mamy 9 nefrytowych smog, 3 wysłanników smoków oraz 2 zmiennokształtnych. Także te statuetki trzeba jakoś sobie tutaj ustawić. Może jedną dajmy na frontlane, bo one w ogóle, jeżeli nie wiecie, przy jakby śmierci, jeżeli ich HP spadnie do zera, to one wybuchają i zadają damage, co nie? W postaci AP. Także to też jest fajne, żeby osłabić tutaj troszeczkę naszego przeciwnika. Dobra, i czy my sobie tutaj poradzimy? Kurde, tutaj Zephirem nie wycelowaliśmy. No i to nas niestety zgubiło. Chyba. Ty, ale ta Aszka bardzo fajne leczenie teraz ma. No, mega ma fajne leczenie dzięki tym 9 nefrytowym. Dobra, tym Zephirem trzeba lepiej się ustawiać. Dobra, zróbmy sobie... Koło tutaj chcemy czapnąć. Tutaj walimy w środek, tak? I mamy też tutaj, proszę Państwa, Sorakę, która jest również nefrytową jednostką legendarną, co ciekawe, także na pewno takie coś nas kusi i chętnie sobie to wymienimy. Ona ma bardzo fajnego heala. Ona ma fajnego heala. I jak widzieliście, przed chwilą mieliśmy 71 HP, teraz mamy 73 HP. Jeżeli tego nie zauważyliście, cofnijcie sobie film. Także nie dość, że będziemy leczeni tutaj jakby na bordzie, nasze jednostki będą leczone, to dodatkowo będziemy wzmacniać się jeszcze tutaj naszą pozycję po prostu, bo będziemy sobie odnawiać HP. Także taka Soraka jest naprawdę niesamowitą jednostką. Patrzcie, 2 Aureliony Sole, kurde. Patrzcie, jest Niko jeszcze. Może Niko byśmy zrobili na trójkę. No jest taka opcja w sumie, nie? Mamy ten Champion Duplikator, tak jak mówię, możemy z niego skorzystać. Dobra, ustawmy sobie coś takiego. Statuetkę dajmy tutaj, żeby on korzystał również z tych wzmocnień. 2 bardy z rzędu. Kurczę, no ja szukam tego, o właśnie, Xion Yu. Tego smoka. Ja bym go chciał tutaj... O, nice, 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 moi drodzy. Jeszcze brakuje nam 3. Jeszcze brakuje nam 3. Zróbmy go na trójkę. Odwalmy już coś na początku tego setu nowego. Odwalmy coś chorego. Dobra. To jest eliminacja. Został już tylko jeden gościu. Wjeżdżamy na karuzelkę. Czy jest tutaj jakiś... Xion Yu? Nie ma. Nie ma niestety. Xion Yu. Weźmy Sorakę. Soraka ma... Ma fajny składnik, który... Możemy dać na Niko. Patrzcie, jest kolejny. Nie wierzę. Jeszcze 2. Come on.
TFT, pokaż, że ten sezon będzie łaskawy dla mnie, tak jest. No nie, dwa Idasy, nie chcemy. Nie chcemy Midasa. Wszystko, czego tylko dotknie, zamienia się w złoto. O kurde, jeszcze nie ma, nie ma. Ale jednego nam brakuje, moi drodzy. Jednego, jedyniutkiego. Ja pierdzielę, ale to będzie sztos. Ciekawe, czy tutaj wygramy. Tak na ostatnią chwilę w ogóle się przestawiłem, żeby podrzucać tego Ezreala. O Jezu, ale on ma tego barda. On ma tego barda, co mi stunuje cholera cały team. Już nawet się wysłowić nie potrafię przez to, ze złości. Ojeju, do 58 HP nas zbił. Oj, oj. Dobra. Jest Soraka, ale my chyba raczej będziemy rolowali. Come on. Jest! Mamy to, moi drodzy. Lecimy. Dobra. I teraz tym razem podrzuciłem mu Talona. Talon wydaje mi się mega mocną jednostką tutaj. On mi robi sporo damage'u, tym bardziej, że skacze na moją Ashkę. A nie chcemy tego po prostu. I patrzcie. Widzicie? I on jej bierze pół HP. Dobrze, że ona ma to leczenie. Ty, no ale my to chyba przegramy mimo wszystko. No nie, ten Ryze. Ależ low HP. Aczkolwiek nieważne. Nieważne. Bo my zaraz robimy sobie Xion Yu na trzeci level. Proszę bardzo, moi drodzy. Fioletowy smok. Jednostka za 8 golda. Na 3 gwiazdki. Zaraz będziecie mogli to zobaczyć. Zaraz będziecie mogli to zobaczyć. Ja sam chcę to zobaczyć. I mam nadzieję w ogóle, że on tutaj zmieni przebieg tej gry. Bo jak na razie przegrywamy. Tak jak mówiłem, te smoki, no to one są dobrymi tankami. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że na 3 gwiazdki taka jednostka za 8 golda, przypominam, no troszeczkę damage'u mimo wszystko dołoży. Dobra, wiecie co? Mamy 17 golda, to jeszcze możemy przerolować. Z tego względu, że możemy sobie tego Nikos Helpa oszczędzić, co nie? Znaczy Nikos Helpa, przepraszam. Champion duplikatora z przyzwyczajenia. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Z tego względu, że chcę, moi drodzy, sobie przełożyć ten item na tego Xion Yu. I proszę bardzo, pyk! Ależ proszę Państwa, mam nadzieję, że to zmieni przebieg gry całej. I w ogóle Zephyrem nie wycelowaliśmy, słabo, ale trudno. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oj, ledwo tam przy życiu. Ale co? On walnął 4000 true damage'a, widzieliście to? Ja, 22 tysiące damage'a on zrobił. Ja pierdziele, ale mocarne to jest, ty. Ale to jest mocarne. Chcę zobaczyć jeszcze raz, lecimy. No i dobra, let's go. Nadchodzi smok na trzecim levelu. Zobaczmy jego damage teraz od samego początku, jak to wygląda. O Jezu, widzicie to? Ależ buły on sadzi. Ja pierdzielę. Ile zrobi damage'a? 20 tysięcy. Wow, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Co za niesamowity odcinek w ogóle. Ja pierdzielę. Smok na 3 gwiazdki, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz.